Witajcie ponownie w mojej kuchni. Oto wasza polska adzima w Kanadzie. Dzisiaj będziemy robić jedno z najłatwiejszych przepisów czy przysmaków koreańskich. Ten przepis się nazywa Majak Geran. Czyli, żeby to przetłumaczyć dokładnie, by było jajka narkotyczne albo jajka narkomańskie. No, nie ma tu żadnych narkotyków, ale to są bardzo dobre jajka. Ten przepis jest dostępny na YouTubie, ale przeważnie po angielsku. Czyli chciałam wam właśnie przekazać ten przepis po mojemu, po polsku, moim łamanym polskim, żebyście też mogli właśnie skosztować. Pierwsze trzeba odstawić 6 do 8 jajek. Chcemy, żeby sobie wysiedzieli, żeby były w takiej temperaturze pokojowej. Następnie koreańska papryczka. Oni nie są takie ostre, ale jak naprawdę nie cierpicie ostrości, to możecie pominąć. Możecie użyć na przykład zieloną cebulkę. Bardzo dobrze będzie smakowała właśnie tutaj zielona cebulka, jak naprawdę nie możecie cierpić żadnego ostrego. Ale naprawdę mówię wam, to nie jest takie ostre. Żeby nie mieć gorzkiego smaku od pestek, jest specjalny sposób. Trzeba właśnie wymasować, zanim się ukroi tą paprykę. Później jak pokroimy ją, to wszystkie te pestki wylatują. Takie coś będzie dobrze. Takie o. Nie za grube, nie za chude. Czosnek. 6 ząbki czosnku. Czosnek zależy posiekać nożem. Raczej bym powiedziała, żeby nie wsadzić przez praskę, bo wtedy masz taką troszeczkę miazgę. Tu posiekaliśmy nasz czosnek, posiekaliśmy nasze cebulki lub naszą papryczkę. Teraz sezam dookoła 2 łyżek, pół szklanki syropu klonowego. Ja właśnie używam syrop klonowy, czyli maple syrup. Ale jak nie macie dostępnie na przykład w Polsce syrop klonowy, albo chcecie coś innego zużyć, to polecam na przykład miód. Można też użyć taki syrop słodki ryżowy, sos sojowy, pół szklanki. Ostatnio pół szklanki wody. No i teraz wymieszamy nasz sos, żeby wszystkie składniki się dobrze połączyły. I tak to wygląda. Teraz te jajka sobie odsiedzili w tej zimnej kąpieli i właśnie możemy je oprać. To jest idealna miękkość. No to mamy wszystkie jajka zanurzone w sosie. Nie trzeba właśnie dodać więcej, bo oni tak i tak nie zanurzą się zupełnie i będą tylko na samej górze sobie tam pływać. Trzeba co 5 do 6 godzin je przewracać na drugą stronę, żeby się równo namarynowały. W takim razie zostawiam to w lodówce, no i jutro na drugie śniadanie będą idealne. Pokażę wam, jak to można jeść i z czym. Do zobaczenia jutro! No jak widać, tutaj już nie ma 8 jajek, ani 6. A miałam wam nagrać to parę dni temu, ale jesteśmy dzisiaj. Zostały nam jeszcze 4 jajka. To właśnie tak wyglądają. Teraz przejdziemy do tego, jak możemy właśnie jeść te jajka marynowane. Normalnie da się je z ryżem, ale da się jeszcze zjeść z innymi rzeczami, na przykład quinoa albo z kaszą nawet by się udało. Nieraz też zjadłam sałatką, ale dzisiaj zrobimy je tradycyjnie. Właśnie przygotuję moją ulubioną żółtą miskę i tutaj właśnie wam pokażę wszystko tak pięknie, jak mi się uda. Teraz trzeba wyłowić jedno jajko albo dwa. Jak jesteście głodni, należy je przekroić na pół. Nalejemy troszeczkę tego sosu lub marynaty. Jak chcecie dodać troszeczkę więcej smaku, to polecam polać troszeczkę olejem z sezamu. No i gotowe! Super pechota. Ta kombinacja jest taka lekko słona, lekko słodka, bardzo lekko ostra. Jak podobał się filmik, to łapki w górę i smacznego!